Cześć kochani, witam bardzo serdecznie w następnym odcinku. Dzisiaj towarzyszy mi mój młodszy brat Daniel. Daniel, zobacz, ona się w kuchni myje. Widziałeś to? Takie po prostu akcje, no. Gdzie ty masz łazienkę? Łazienka jest tu, taka zielona cała. No, w ogóle ona tak, patrz, tu się zepsuło. Ona to zepsuła, bo tu myła się. I teraz się myje. Nie, ona to teraz naprawia. Mnie to nie obchodzi, jak ona to zrobi. Naprawiaj ale to. Ale leje się. A mnie to nie obchodzi, że ona to zepsuła. Naprawiaj to, babo. O, ona nie chce, bo ona by się chciała bawić. No to chodź, oglądaj telewizor, oglądaj film, na przykład komedia. No to szaleje im to. Patrz, jeszcze, ona, patrz, ona jeszcze wszystko psuje. Telewizor zepsuła? No nie mogę, ej, co za baba. Wszystko psuje w domu, nie dość, że umywalkę zepsuła, to jeszcze zepsuła telewizor. Ciekawe, co jeszcze ona zepsuje. Jeszcze się sikała. Nie, to jest ta woda. Ej, za chwilę co wydawim. Ja zleję. Nie mogę, ale ja czekaj, czy ona ma gdzieś tutaj. Tutaj wszyscy w jej pokoju śpią. Ona by się chciała bawić, ale to co by jej dać do zabawy? Gdzie jest ten pies? Może damy jej taki samochodzik, par, bo tutaj są dane takie zabawki, czekaj, gdzie one są? Dla trzeci. Serio? Czekaj, bo myślę, Daniel, czekaj, bo teraz mam laga, gdzie by to było. A może daj jej tą malowidła? To ma. Co to są malowidła? To jej miska. Daniel, to jest wielka. A tu jest ten autko, pa, takie auto wyścigowe tu jest. Jak ona je popsuje. No, niech się bawi. Chodź tu, babo. No, jaka zadowolona teraz. I poczekaj, to będzie jeździć? To jeździ, patrz. Pokaż. Gdzie to? Ale fajnie! Zasuwa to. Nie umie kierować. Ej, coś jej to wolno, ta zabawa wzrasta. I ona w ogóle niech posprząta w domu. Matko, jaki syf, patrzcie ile wody. No to co jest ten głupi klan? Jeszcze to nie jest naprawione. Naprawiaj to, babo. Nie wiem, jak ty tego dokonasz, ale to napraw. Inne jest. Nie naprawiła jeszcze, no popatrz ją. No nie, ja mam dość. Jest ten, ona jest głodna, smrodna, niech ten facet wstaje, no bo on się ma dobrze. Niech poda śniadanie i niech naprawi ten kran. Gdzie ten kot i pies? Matko, wszystko się psuje, ten pies jest jeszcze głodny i pewnie ten pies znowu siedzi u tej na górze. Pokaż. Ludzie, on, patrz, ten pies nie umie zejść po schodach, widzisz? Zaś trzeba pieroński kot wpisać. Już czwarty raz chyba ta akcja jest, że on ten pies nie umie dureń wejść po schodach. Kurde, niech ten pies idzie tu. Ej, to ty musisz zostawiać. No, ten kot na nim. Dobra, to jest zepsute. Ten facet niech zejdzie na dół. I niech to zrobi. Niech zrobi jedzenie. Biedny, to jest stary chłop. On zginie. Chyba prędzej umrze niż zginie, Daniel. Chodźcie jeść. Wszyscy, cała rodzina niech on je. On musi jeść, żeby nie umarł. Nie umrzeć, no. A ona poszła spać, a nie jeść. Nie, nie mogę. Zakaz pańka. Dobra, ten facet, to naprawi, bo ten facet to chyba będzie taka złota rączka. Niech on to naprawi. Gdzie ten talerz zniknął? O, naprawił to i teraz musi posprzątać. A ta baba to taki lód. No, a ona to zepsuła, to ona powinna to naprawić. Dobra, daj. Dalej, jeszcze ten... O, ten lokaj tu siedzi, a ten lokaj... Aha. Ten lokaj by chyba go chciał naprawić. Poczekaj, to on lubi. Czekajcie, spróbujemy, może. Patrz, bo taki facet elegancki do nas przychodzi. Patrz, on to naprawi! Widzi, że to jest lokaj. On mi wszystko, on mi gotuje, sprząta. Dobra, to niech ci coś ugotuje. No zaraz może coś ugotuje, zaraz zobaczymy. A może ten nie dba o ten robot. Co mogę? A możesz mu powiedzieć, żeby dbał o ten ogród? On o niego dba, on już ostatnio go tutaj podlewał. Widzisz, dbał. To oni nie muszą się męczyć. Ej, to on chodzi na każdy dzień? Ja nie wiem, kiedy on przychodzi, właśnie. To jest, ja nie, to, że ale ja poczekaj, nie wiem. On pierwszy był... A czemu ty zrobisz tak... Czemu ty zrobiłaś tego dziadka? No bo oni już są starzy, Daniel. Ja z tą panią gram, odkąd ona była młoda. Ona nie chce podźwignie. A kto? Kurde, zaś ten zwierzak jest głodny. No nie wytrzymam z tym psem. Gdzie on zaś tu w las! Wiem.
Matko, ja rozumiem. Ja mam pomysł. Ej, poczekaj. Ja, patrz, zrobimy temu psu budę, żeby nie umiał wyleźć. Ale... Patrz. On tam będzie cały czas? No będzie... kurde, bo ten pies ciągle chodzi do góry. A będziesz go wy... Na spacer go wezmę i zaraz do domu go zabrę. Czekaj, zrobimy mu takie ogrodzenie tu, żeby tak nie miał sobie pobiegać. Może, nie wiem. Takie wielkie. A da się zrobić tu furtkę do domu? Ja, da się. I ślub mu budę i jakieś przeszkody. O. Czekaj, bo ja myślę, jak to zrobić teraz. Może to byśmy dali, a no. To nie pasuje. No. Och, ludzie, to nie pasuje. Och. A to? To też nie pasuje. Tak na... Dobra, to jest tylko do psa, tu to damy z boku. I teraz dajmy mu budę i takie przeszkody. No, tu mu damy jedzenie, picie, ten budę. Tylko, że ten pies zobaczy, że on wyjdzie stąd, bo ja dam ten... No ten, to, ten pies no... ciągle chodzi na do góry, nie wiadomo po co. Tu mu damy taką budę. O! I... Taką. O, dobrze, i teraz ją czeka. To... No bo włączyłam taki kod. Tu damy mu zabawkę. Nie wiem, on się ba, myszą nie bawi. No, tu damy mu legowisko, żeby chciał sobie poopalać się w słońcu. Ej, tej kości nie widać! I tu mu damy jedzenie. A da się mu zrobić jakieś przeszkody? Chyba nie. Nie, szkoda. Dobra, damy mu jeszcze jakąś roślinę, tak żeby tu miał coś. Ej, to zrób... Ej, jakby zrobiłaś mu takiego wielkiego, to daj kilka roślinek. Jak szkoda, że nie da się tu zrobić palku. No, idzie do tego. Czekaj, niech ona go nakarmi. A pokaż, a da się zobaczyć, jak on jest w tej pucie? O, chłop do niej ci wszedł. Co to stała się jedzonko kaszkę? Patrz, on jest głodny i głoduje, no a to teraz właśnie idzie jeść, dobra. A ten kot jeszcze idzie, co ten kot ty chce? On na mój widok skacze. Przytulimy tego kotka, filemonka. Ty nawet nie chcesz... Kurczę, ten pies mi zaraz zdechnie, ej. On wszystko ma na nie. Matko jedyna, ale on już stary też. Ja to, nie mogę. To co to jest? Oj, o, ja da się zrobić nowego psa? Da się zrobić nowego psa? Na razie ja już nie chcę psa. To co, on ci zginie? No Daniel, nie zginie, tylko umrze. To już jest stary piesek. Nie z tego mostyni. Nie wiem, ale wiem, że jest stary. I co ten pan z tym? O, ten facet dalej wynosi, widzisz to? Dobra, co my tu jeszcze... Poczekajcie, o, bo ja chciałam tam... w ostatnim odcinku coś zrobić. Tu damy jeszcze jedzenie, jakby jakiś jeden z nich był głodny. Ale przecież taki on... Muszę. Czekajcie, może... A gdzie jest ten kot? Ten pies? Gdzie ten pies polas? Zaś na górę! Zaś nie będzie umiał wyleźć! Nie, mnie to nie obchodzi. Ten pies musi iść na ziemię, na dwór. Biedny pies. No, patrz, on lata w powietrzu. On śpi w powietrzu, popatrz. Ale zły, patrz, coś mu się śni. Ej, a ciekawe, co się stanie, jak on stanie? On stanie na podłogę? Nie, zaskoczył, oby nigdy nic. Teraz i nadal leży. Ej, a szkoda, a czy jak dasz psa tutaj? Co się stanie? Ja nie wiem. No idziemy to... z nim na spacer, no chodź, idziemy na... Nie chcę iść. Albo poszedł. Wyprowadź na spacer. A co jak on ci zginął, będziesz siadła? W ogóle tu nie ma żadnego takiego młodego, którego ja bym mogła poderwać. Ja nie wiem, jak ja poznam tego faceta. Nie wiem, ja naprawdę nie wiem, bo trzeba jej znaleźć jej faceta. Ta w ogóle dalej gada tego lustra, a dalej jej dwóch brakuje. Ludzie, ale to wolno leci. Ona ma urlopu 7 dni, jest niedziela, tam ma chyba wszystko zrobione. A może ozdobisz im trochę podwórko? Co? Czy ozdobię podwórko? No. A co, a nie podaj ci moje podwórko, pa, jakie fajne podwórko. No i jest to teraz takie liście. To było fajnie. O, tu się da. Wstęp zakazany dla wszystkich, wstęp tylko do zakaz wstępu dla zwierząt. No to znowu czekajcie, spróbujemy tak zrobić, żeby tego jednego psa dać.
I tego kota też, tego psa tutaj, chodźcie, tu damy, żeby nie wyraził. I teraz ona to zmieni. Zamknij zakaz wstępu dla zwierząt. Ciekawe, czy ten pies wylezie. Ale to pokaż, jak on wylecia. Wstęp wolny dla zwierząt. Czekajcie, może... Czy ten pies będzie tu siedział? Siedzi idzie, tu. Idzie do budy. No, to przynajmniej wreszcie się nie będzie nic działo. O, i widać go. Dobra, jest git, nie ma źle. A temu facetowi... Ten facet, on by chciał zrobić srebrną rangę i on by chciał dołączyć do klubu ogrodników. Dobra, możemy załatwić sobie ogrodników. Czekajcie, gdzie jest telefon? Tu jest telefon. Zadzwoń. Ja nie wiem, czy to usługi były, ja nawet nie wiem. Zrobię się ze mną. Klub ogrodników, to jest to. Gdzie ten pies? Pokaż to. Ona powiedziała, że zaraz kogoś przyślą. Mały piesek, o jaki mały. A musisz... Ej, ty, ja miałam podobnego. A nie, to jest tutaj z gry. Myślałam, że to jest mój. O dobra, idziemy tą babkę przywitać. Ej, to o to szybko kurczę, ale mi tutaj tego małego pieska. Da się? Kurczę, da się, Danie, ale patrz, ale my mamy, ja muszę wpisać kod, bo ja nie dam rady, po prostu. Weźmy małego pieska, bo nie. Daniel, mam dwa zwierzaczki, na razie już nie chcę. Jak będę grała nową rodziną, czyli tą córką, to wtedy dopiero sobie załatwię zwierzaka. Teraz już mam dość zwierząt, bo już mi się i tak ta gra zacina, bo jest za dużo ludzi. A co jak on kurde, skinie? Idę, bo już wieczór, jutro wrócę samego rana, to ten. Już się wystraszyłam, że ta babka mi ucieka. On się jej ukłonił, ej. Co? No, on i tak, dzień dobry, dzień dobry. I co jakiś ten chłopiec? Mały piesek, ej, weź go pogłaskaj. Bo nie jest taki mały. Ja chcę ten, poproś o członkowsko tło. I co, będziesz tylko miała... Ej, to... Ta baba się nadal bawi tym autkiem. Oni teraz zrobią selekcję, czy ten ogród się nadaje, czy nie. No, a ten pies inni. Umie wyjść z tego już, czy nie? Ta ocenia, co się dzieje. No dobra, to chyba jej się podoba, nie wiem. Nie wiem, ale ten musi plewić. Pielęgnij to w gościu. Czemu w nocy? No bo zaprosiłam ją o 21, nie wiem, kto normalnie. To jest w opłakanym stanie, matko, jej się to nie spodoba. Och, ludzie. I się pójdzie. I... Proszę, żeby... No nam i gada, że tutaj wszystko jest w opłakanym stanie, ej. Jej się to nie podoba. I sobie idzie. Poszła się, patrzy na ogródek, właśnie wywali. No ona patrzy na ogródek, nie? A dodasz to potem jakieś drzewka, żeby było tak troszkę ładniej. No mam dwa drzewka, ale jest zima, wiesz? I dlatego jakby te drzewa tak źle wyglądają. A co jak dasz to drzewa? To one będą tego wyglądać? Ktoś dzwoni, a nie wiem. Jeśli chcesz zasłużyć na to, musisz lepiej zadbać swoje rodziny. Czyli co, nie przyjęli mnie do tego? Nie przyjęli mnie. Gdzie ten pies? Och, ludzie, ale wstyd, nie przyjęli mnie. A gdzie kot? Gdzie jest kot? No, kot gdzieś łazi, tu idzie po pokoju. Ej, weź go wywal też do klatki. Nie, ten kot niech sobie siedzi. Ci gadają tutaj na środku pokoju. A po co je mu to? A ty tego psa kiedyś weźmiesz z tej klatki? Niech tam na razie siedzi, bo ten pies ciągle idzie do góry, mnie to denerwuje. No to... Dobra, kochani, chyba kończymy na tym ten odcinek. On taki w ogóle bezsensowny był ten odcinek. Po prostu następny rzeń życia z filmów. Moje dni też bywają nudne. Dobra, kochani, cieszę się, że jesteście. Do zobaczenia następnym razem. Buziaki.